Siemaneczko, witam wszystkich szuwer z tej strony. Oczywiście nie namawiam do brania jakichkolwiek używek i sterydów, żeby żaden cybał nie zablokował mi kanału. Moi drodzy, tak, kilka spraw. Byłem ostatnio na... To moja taka porada od serca, żebyście wiedzieli tutaj, o co chodzi. Byłem ostatnio na wlewach dożylnych. Zapodano mi magnez i solkoseryl. Dwie takie kroploweczki, żeby się poczuć zajebiście. Te dwie kroploweczki kosztowały mnie 250 zł. O co ja tutaj drążę? Drążę temat taki. Jedna kroplówka kosztuje 40 zł. Do tej kroplówki babka wyciąga ampułeczkę. Ja mówię, pytałem, co to jest w tej ampułce. Ona mówi, że solkoseryl. Ja oczywiście kumaty w temacie. Nawet mam jebaną receptę na ten solkoseryl. I mówię do babki, skąd wzięliście ten solkoseryl, skoro ja mam receptę i w żadnej aptece w Polsce nie mogę tego kupić. Mówię więc, skąd to wzięliście? Strasznie mnie to ciekawiło. Oczywiście to była pielęgniarka i troszeczkę ją zamurowałem. Nie wiedziała za bardzo, co odpowiedzieć i powiedziała, że to jest zamiennik i to jest Actovegin, który jest ogólnie dostępny poza granicami Polski. Nie ma go w polskich aptekach. W każdym bądź razie jest 40% tańszy i oczywiście wciskali mi solkoseryl, że niby ten droższy i ten lepszy. Już mi się to nie spodobało, bo nienawidzę być robiony w chuja. No ale dobra, dostałem jedną ampułkę, 5 ml, koszt około 20 zł. Druga kroplówka, był to magnez, nie taki magnez jak w suplementach diety, tylko taki magnez bardziej wpłynie. On miał tutaj nawodnić mój organizm i tak dalej, i tak dalej. Łącznie kosztowało koszty tego, to około 100 zł oraz Wellflon, który kosztuje 7,99 na Allegro. Więc sobie postanowiłem, że w domu chyba sam sobie zapierniczę taki wlew. Oczywiście też nagram filmik. To, że zajebali na mnie 100% przebity. Okej, kumam, klinika, mały pokoik, siedzonko sobie usiadłem, kroploweczkę mi zapodali. Wszystko ładnie, pięknie. To się z tym zgodzę. Ale był tam jeszcze lekarz prowadzący. I tu słuchajcie tego. Lekarz prowadzący, wchodzę do tego lekarza. Babka, oczywiście wszedłem tam ze swoimi wynikami krwi, ponieważ badam się od czasu do czasu i mam trochę fioła na tym punkcie ostatnie czasy i naprawdę widzę, co się dzieje z organizmem i z hormonami. A ponieważ mnie to interesuje, więc jestem tego po prostu ciekawy. Wyjebałem jej te wyniki na stół, babka pooglądała, mówi, no tutaj wątróbka, troszeczkę tam podwyższony, no dobra, wszystko ładnie, pięknie. No i co się dzieje? Ja mówię, że jestem przemęczony i tak dalej. No to nic specjalnego, kroplówka dla sportowców, czyli magnez solkoseryl. Wali to większość sportowców, którzy trenują MMA. Nie wiem, jak jest w innych klinikach. W tej było w każdym razie 250 zł za te dwie kroplówki. Ale jeśli chodzi tutaj o lekarza, jakbym puścił stoper i porozmawiał z tą babką, to nawet nie wiem, czy byłem tam 5 minut. A, i oczywiście było... czy zażywam jakieś lekarstwo, bo wypełniałem taką makietę jeszcze wcześniej. No i biorę lekarstwa w postaci testosteronu. Biorę 300 mg w ciągu tygodnia. Babka mówi, aha, takie dawki, no. Chciała być chyba mądrzejsza, tutaj o dwójka. Ale nie wiem dlaczego, wiesz, no fajnie, że zapytała. Super, mówię, babka się interesuje stanem mojego zdrowia, żeby mi zapodać kroplówkę. Ale... co jej dało stężenie, jak ja jestem teraz na krótkim testosteronie, działający 48 godzin w organizmie. Nie jestem na długim. Byłem na długim, ale przeszłem. Ale to będzie historia na osobny film. Nie spytała, na jakim estrze testosteronu jestem, więc to ma znaczenie. Oczywiście do kroplówek to nie ma znaczenia, na jakim testosteronie jesteś, czy jesteś na 5 czy 10 środkach. Nie ma to jakiegokolwiek znaczenia. Jestem przemęczony, więc była kroplóweczka dla sportowców. Więc nie wiem, dlaczego pytała, chyba po prostu, żeby skręcić bajerę. Albo tylko dlatego, z tego względu, ponieważ wzięła 120 zł za pierdoloną wizytę w tej klinice. Ja mówię, kurwa, ile?
120 zł zajebane 5 minut z lekarzem, która mi powiedziała, że się nadaje do zapodania kroplówki. Ja mówię, no super, kurwa. W ten sposób się wkurwiłem. I popsuła mi cały dzień. To tyle w temacie. Wpadajcie na Insta i fanpage'a. Niedługo filmik o moim aktualnym cyklu, więc bądźcie czujni. Jak nie jesteście czujni, to przegapicie. Pozdrawiam, trzymajcie się.